Cześć, witam Was w trzecim dniu Awesome Week Online. Ja nazywam się Michał Karski, na co dzień pracuję w Cloud Team jako autoryzowany instruktor Amazon Web Services. Jestem również Chief Cloud Architektem i zajmuję się konsultingiem właśnie w zakresie clouda, chmury, głównie Amazon Web Services. Będę miał przyjemność dzisiaj przedstawić Wam tematy związane z AWS Security i agenda naszego spotkania przedstawia się następująco. Jak widzicie, tematów jest sporo. Zajmiemy się przede wszystkim opisem podejścia Amazon Web Services do tematu Security. Skupimy się na usługach i produktach Amazon Web Services, które właśnie o tematyce Security mówią, czy, czy, czy które w zabezpieczaniu naszej infrastruktury i aplikacji tam działających. Nam pomagają. No i zrealizujemy sobie cztery demonstracje. Pokażemy sobie w działaniu Web Application Firewalla. Pokażemy sobie konfigurację polityka owych pokażemy sobie, w jaki sposób można rotować sekrety z wykorzystaniem AWS Secrets Managera. No i na sam koniec jeszcze pokażemy demko Amazon Inspektora, który może Wam pomóc w. Bieżącym, ciągłym, systematycznym skanowaniu ustawień bezpieczeństwa waszych wirtualnych dział maszyn działających w oparciu o infrastrukturę Amazon Web Services. Słuchajcie, ruszamy w takim razie, rozpoczynając od powiedziałbym, podstaw, elementarnych informacji dotyczących bezpieczeństwa w Amazon Web Services, który, które to bezpieczeństwo, co nie jest pewnie dla Was specjalnie zaskoczeniem, jest absolutnie dla Amazon Web Services top najważniejszym elementem. Oczywiście, hiperistotne jest funkcjonalność usług, hiperistotne są elementy związane z, z wysoką dostępnością, z wydajnością, z oczywiście efektywnością cenową, ale bezpieczeństwo pewnie dla Was, jako dla osób potencjalnych, nie zastanawiającym się, zastanawiający się nad umieszczeniem swoich zasobów w chmurze, no jest pewnie elementem. Najistotniejszym, czy moje dane, czy moje systemy w chmurze są bezpieczne. No i jasnym jest, iż cała infrastruktura Amazon Web Services jest zbudowana w sposób taki, aby dostarczyć Wam najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Jest oczywiście na bieżąco monitorowana, jest na bieżąco audytowana, tak aby no, mieć, dostarczyć Wam pewność, iż, iż rzeczywiście to bezpieczeństwo jest tam zapewnione. W jaki sposób już technicznie jest to realizowane? o tym przekonamy się na kolejnych slajdach i w demonstracjach. Słuchajcie, zanim jednak przejdziemy dalej, warto zdać sobie sprawę z jednej bardzo istotnej rzeczy, że jeżeli mówimy o bezpieczeństwie w chmurze, to zawsze mówimy o bezpieczeństwie składającym się z dwóch elementów: bezpieczeństwie chmury jako takiej, czyli security of the cloud, i bezpieczeństwo w chmurze, czyli security in the cloud, gdzie oczywiście odpowiedzialność za oba te obszary należy no, po obu stronach budujących finalne rozwiązanie, czyli po stronie Amazona leży bezpieczeństwo chmury jako takiej i tym samym zapewnienie czy danie wam pewności, że infrastruktura globalna Amazon Web Services jest bezpieczna, że regiony, budujące availability zone, nowe local zone, edge locations czy wszystkie inne elementy infrastruktury, no, że spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa i tym samym gwarantują wam nie tylko fizyczne bezpieczeństwo, bo to oczywiście jest podstawą umieszczanych tam serwerów, macierzy dyskowych czy, czy, czy infrastruktury sieciowej, ale również oczywiście bezpieczeństwo na najwyższym poziomie w usługach tych podstawowych, z których będziecie korzystali, takich jak compute, storage, usługi bazodanowe, czy też sieć. No ale nie mniejszym, pytanie czy nie większym, znaczeniem słuchajcie, cechuje się bezpieczeństwo w chmurze, czyli super, ok, Amazon dał nam infrastrukturę, my z niej korzystamy i pytanie teraz, w jaki sposób z niej korzystamy? Czy usługa, z której korzystamy, jest usługą, w której no, my musimy zadbać o kwestie chociażby związane z patchowaniem, chociażby związane z ustawieniami w zakresie bezpieczeństwa, ustawieniami bezpieczeństwa ruchu sieciowego, szyfrowaniem tego ruchu, szyfrowaniem danych e rest. to jest Cała masa ustawień, które no, w istotny sposób będą wpływały na finalny efekt, to znaczy na to, czy rozwiązanie, nasza aplikacja działająca w chmurze no, będzie bezpieczna, czy też nie. I tym samym poprawne zrozumienie, gdzie kończy się odpowiedzialność Amazona, gdzie zaczyna się moja odpowiedzialność klienta, no jest powiedziałbym bardzo istotne z punktu widzenia poprawnego zaplanowania i później oczywiście utrzymania serwisów, aplikacji działających w infrastrukturze. W infrastrukturze chmury Amazon Web Services. Czyli no część serwisów, tak jak powiedziałem, ta nasza odpowiedzialność będzie mniejsza. To będą serwisy zarządzane przez Amazona. Chociażby weźmy sobie usługę Amazon S3, w której składujecie swoje obiekty, dane. No, nie dbacie o ustawienia, paczowania systemów operacyjnych czy, czy, czy ustawień bezpieczeństwa tych systemów, na których usługa S3 działa. Ona po prostu działa, Wy z niej korzystacie. Jedyną Waszą odpowiedzialnością w przypadku usługi S3 będzie poprawne ustawienie dostępu do danych, na ewentualnie wykorzystanie szyfrowania tychże danych. Tyle. Całą, za całą resztę będzie odpowiadał Amazon. Zupełnie inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku serwisów niezarządzalnych, takich jak na przykład EC2. Mamy tutaj wirtualną maszynę. Okej, okay, ona będzie działała na bezpiecznej infrastrukturze Amazona, ale czy ta wirtualna maszyna jest wystawiona z publicznym adresem IP na świat, czy może ukryta z adresem prywatnym, wyłącznie w prywatnym subnecie? Czy ona ma? Złożone, skomplikowane i rotowane hasło administratora, No czy też niespecjalnie? Czy ona jest spaczowana do bieżącej, bieżących wersji wszelkich komponentów, czy też nie? Czy ona chroniona jest dodatkowo z wykorzystaniem elementów bezpieczeństwa skanujących ruch wchodzący do niej, czy też nie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli generalnie rzecz ujmując, sporo zadań będzie związanych. Z utrzymaniem tej maszyny, tym samym utrzymanie jej w trybie bezpiecznym. No, i to już jest w 100% wasze, Wasza odpowiedzialność, to już jest Wasze zadanie. Uwaga, oczywiście Amazon nie pozostawi Was tutaj absolutnie zdanym na własne umiejętności i, i, i własne e, możliwości w zakresie wykorzystania bezpiecznego tej infrastruktury, a po prostu to, co Amazon zrobi, to dostarczy Wam dedykowanych produktów i serwisów, które mam, Wam w tym mogą pomóc. Czyli, okej, okay, odpowiedzialność jest Wasza, natomiast my Zapewniamy Ci cały długi szereg produktów i serwisów, które w bezpiecznym hostowaniu, utrzymaniu tych zasobów w naszej chmurze może Ci pomóc. I słuchajcie. Przejdźmy sobie w takim razie przez listę tych usług, listę tych serwisów. Oczywiście to jest lista, która non-stop się zmienia. Co rusz pojawiają się nowe usługi, co rusz pojawiają się nowe produkty. Część z nich niewymieniona tutaj, no, ma powiedziałbym pewne połączenie z tematem, z tematem bezpieczeństwa. Może nie jest wprost usługą typu security, ale na to bezpieczeństwo wpływa. No, nie mielibyśmy absolutnie czasu wszystkich z nich omówić. Szczegółowy kurs omawiający kwestie bezpieczeństwa na Amazon Web Services Security Engineering on AWS. To jest trzydniowy kurs po 8 godzin dziennie, czyli 24 godziny, w których i tak w bardzo szybkim tempie przez te tematy przechodzimy, więc my tutaj skupiamy się na tych, powiedziałbym, kluczowych, najważniejszych, podstawowych elementach, na które będziemy chcieli zwrócić Waszą uwagę i serwisach, które to oferują. Tym samym, w jakim zakresie te usługi, słuchajcie, są dostępne, co one oferują, co to są za usługi, jak one wyglądają. Jak widzicie, ten podział jest na pięć kategorii: Infrastructure protection, Identity and Access Management, Data Protection, Detective Controls i Compliance. No i do każdej z tych kategorii będą należały określone narzędzia, które króciusieńko sobie scharakteryzujemy. Rozpoczynamy od słuchajcie, bezpieczeństwa infrastruktury. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie infrastruktury, to tutaj pozwoliliśmy sobie wyróżnić takie trzy podstawowe usługi, które mogą wam w, w utrzymać. Bezpieczeństwa tej architektury, infrastruktury pomóc. Pierwsze, AWS Shield, czyli usługa antydidosowa Amazon Web Services, druga, czyli WAF Web Application Firewall, usługa managed, czyli w pełni zarządzana przez Amazon, która pozwala Ci chronić albo Twoje dystrybucje cloud fronta, czyli usługi CDN albo zarządzane usługi load balancera, czyli elastic load balancera, dokładnie precyzyjnie czytelnie aplikacyjnego load balancera, czyli tego działającego w warstwie siódmej modelu SI, Albo słuchajcie, API Gatewaya. Trzecią usługą tu wymienioną jest Firewall Manager. No pytanie, co miałbym, miałabym zrobić, jeżeli okazałoby się, że mam zarządzać teraz no, parunastoma czy, czy kilkudziesięcioma wręcz różnymi web application, firewallami rozrzuconymi w, na różnych kontach w mojej organizacji. Firewall Manager jest dokładnie usługą, która w oparciu o współpracę z usługą AWS Organizations pomoże mi scentralizować, zarządzanie regułami w mojej, m, mojej organizacji. Słuchajcie, żeby mniej mówić, a więcej pokazywać, przechodzimy do demonstracji WAFA, czyli Web Application Firewalla. Będziemy chcieli wewnątrz tego demka pokazać Wam, jak łatwo konfigurować Firewalla i jak może on zabezpieczyć Waszą aplikację webową hostowaną w oparciu o oczywiście EC2 i współtowarzyszące usługi. Przechodzimy więc do demka. Słuchajcie w naszym demku dotyczącym Web Application Firewalla, najpierw rzucimy sobie okiem na taką prostą podstawową konfigurację wirtualnej maszyny, na której działa mi web server. Zobaczcie, on jest wystawiona z publicznym adresem IP bezpośrednio na świat. To jest web server, jego ja sobie wystawiłem, słuchajcie po takiej nazwie DNSowej. Otwórzmy go sobie tutaj w dodatkowej zakładce, Single Web Server Cloud Team .com. Działa, ktoś powiedział OK, wszystko z nim w porządku, świeży lamp od, od Bitnami tam funkcjonuje, Apache mi odpowiedział, serwer funkcjonuje. to już tak jak wspomniałem, z punktu widzenia bezpieczeństwa słabo bezpieczne rozwiązanie. Po pierwsze, on jest wystawiony bezpośrednio z publicznym adresem IP, interfejs tej, tej wirtualnej maszyny wystawiony jest do internetu. Po drugie, nic dodatkowo poza ustawieniami systemu operacyjnego nie zabezpiecza. Nie jest odporny na awarie w przypadku jego awarii i website teraz przestaje działać. Co mogę więc zrobić, żeby. No, ten, ten serwis udostępnić znacznie, znacznie bezpieczniej. No mam już do tego celu, słuchajcie, przygotowane dwa web serwery absolutnie z ukrytymi publicznymi adresami IP, znaczy nie nienadanymi publicznymi adresami IP, wyłącznie z prywatnymi adresami IP, czyli ukryte w, w prywatnych subnetach. One działają w autoscaling grupie, czyli automatycznie się będą skalowały zależnie od moich ustawień jej obciążenia. Automatycznie będą się naprawiały w przypadku awarii któregokolwiek z nich, no a co przede wszystkim. Wszystkim ważne z punktu widzenia wysokiej dostępności, jak widzicie są rozrzucone pomiędzy dwie availability zony. Jeden z nich działa w availability zonie A, drugi działa w availability zonie B, czyli w klas, oddzielnych klas, klastrach centrów danych Amazona w regionie Irlandii. Te dwa web serwery słuchajcie, funkcjonują. No, pytanie w jaki sposób mogę je bezpiecznie wystawić na świat. Ja do tego celu oczywiście wykorzystam load balancer. To będzie load balancer słuchajcie działający oczywiście w warstwie 7 modelu SI, czyli load balancer aplikacyjny. No i co, założymy go sobie w takim razie. Nazwijmy go protected web service wystawiamy go oczywiście do internetu, czyli internet facing na adresie IPv4, standardowo z listenerem na razie działającym na porcie 80, czyli dla protokołu HTTP. Potem jeszcze powiemy, co możemy zrobić, aby, go, aby go bezpiecznie wystawić po HTTPS-ie. Co do VPC, mam do tego przygotowane VPC Protected Web Server no i co najmniej dwóch availability zone będzie wymagał ode mnie load balancer, aby, aby zarejestrował swoje network interfaces w nich. Ja do tego celu mam przygotowane dwie publiczne, dwa publiczne subnety, jeden działa w availability zone A, drugi działa w availability zone B, czyli dokładnie tam, gdzie będą funkcjonowały moje web serwery. No okej, okay, idziemy w takim razie dalej. Mam już również słuchajcie przygotowaną security grupę dla mojego Elastic Load Balancera, gdybyśmy chcieli ją później obejrzeć, ona po prostu wpuszcza port 80 i 443 z dowolnego źródła. To w końcu mój load balancer wystawiony na świat. Routing, gdzie ma przekierowywać słuchajcie ten load balancer ruch? No ja mam przygotowany już target Grupy. Ona się nazywa Protected Web Servers. Tam działają dokładnie te dwa web serwery, które wcześniej pokazywałem. No i standardowo faktycznie, jak skorzysta z portu 80, później. Ewentualnie można po sterminowaniu SSL na Load Balancerze nawiązać ponowne połączenie SSL-owe, niemniej jednak, ze względu na to, iż VPC, w obrębie którego będzie ten ruch realizowany, jest bezpieczny, nie jest to konieczne. Dwa moje cele, czyli dwie moje instancje EC2 są zarejestrowane, mogę więc sobie przejrzeć konfigurację mojego Load Balancera i rozpocząć jego tworzenie. Chwilkę to oczywiście zajmie, zanim mój Load Balancer będzie gotowy, natomiast ja już jego nazwę DNS-ową absolutnie mam no więc jeżeli mam jego nazwę DNS-ową, to gdzieś z boczku, i Wy tego nie widzicie, będę w stanie uaktualnić sobie wpis w DNS-ie swoim, który będzie mnie do tego load balancera przekierowywał, no tak, abym nie musiał używać tej długiej, skomplikowanej nazwy. Założyłem go sobie pod nazwą protectedwebserver.cloudteamtest.com Tak jak tu mieliśmy single singlewebserver.cloudteamtest.com ten drugi będzie protectedwebserver.cloudteamtest.com To oczywiście, słuchajcie, chwilę zajmie, zanim on będzie gotowe. W tym czasie możemy sobie zajrzeć do listnerów. Widzimy na razie ten nasz listner faktycznie funkcjonuje na porcie 80. Żaden problem, aby to rozszerzyć to znaczy... Aby dodać sobie nowy listner, tym razem działający już na protokole HTTPS na porcie 443. Oczywiście do tego będzie potrzebny mi certyfikat, który jestem w stanie sobie tutaj wygenerować, czyli jestem w stanie poprosić o, o wygenerowanie certyfikatu. Dokładnie będzie to realizowała usługa ACM, czyli Amazon Certificate Manager, co jest przyjemne. Jest to, słuchajcie, usługa bezpłatna, czyli nic dodatkowo za ten, za ten certyfikat nie zapłacę, a żeby. Było mi jeszcze przyjemniej i wygodniej, to tenże certyfikat, słuchajcie, będzie dla mnie później automatycznie odnawiany. Jak mogę zwalidować swoją, swoją, swoje prawo do domeny cloudteam.com? Zrobię to przez walidację w, w DNS-ie. Słuchajcie. No i dokładnie potwierdzam, potwierdzam wysłanie takiego requestu do założenia. Wspomnianego certyfikatu. Do tego celu będę musiał w mojej um, słuchajcie, w moim DNS-ie dodać wpis Cname, tutaj zaprezentowany. Gdybym um, Ruta 53, czyli Amazon, Amazonowy DNS miał na swoim koncie, mógłbym po prostu kliknąć jeden guzik i, i, i te rekordy zostałyby założone um, automatycznie, ponieważ mam gdzieś tam z boku na koncie obok dla którego okna teraz nie widzicie, to, to faktycznie robię to osobno. Niemniej jednak mówię, gdyby, gdyby to funkcjonowało w obrębie pojedynczego konta, byłoby to jeszcze prostsze, jeszcze szybsze. Tak to ok, faktycznie zajmie mi to no, dodatkowe kilka, kilkanaście sekund. Um, ok, słuchajcie, ja już ten rekord założyłem, więc on powolutku powinien mieć możliwość potwierdzenia mojej, Własności domeny cloudteamtest.com. No i za chwilkę będziemy to widzieli, iż ta walidacja, która się tu odbywa, powinna zakończyć się sukcesem, a tym samym będziemy w stanie przywiązać ten certyfikat do naszego load balancera. No, zanim to zrobimy, może przerwimy na chwilę ten proces i zobaczmy, czy sam, czy sam load balancer już działa. Widzimy, jest on już faktycznie aktywny. No to jeżeli on jest aktywny, to czego, czemu by go nie przetestować? Tak? Zobaczmy, czy. Czy on już faktycznie zacznie odpowiadać pod adresem protectedwebservercloudteamtest.com? No i mamy, tak? Strona wygląda podobnie. Różnica jest oczywiście taka, że w, w tym przypadku nasza strona działa za. Load balancerem, czyli moje web serwery są bezpiecznie hostowane z prywatnymi adresami IP. Natomiast pytanie, jak ja mogę jeszcze dodatkowo zabezpieczyć mój load balancer? No i tu docieramy zasadniczo do sedna. Powiedzieliśmy sobie, iż Amazon zaoferuje Wam usługę WAF, czyli Web Application Firewall, którego będziemy w stanie dosłownie w kilka chwil skonfigurować w celu dodatkowego zabezpieczenia hostowanej przez nasz strony. W tym celu, słuchajcie, założę sobie. Tak zwany nowy Web ACL. Oczywiście, zrobię to w odpowiednim regionie. Robię to w regionie Irlandia. Bo w tym się znajduje i w tym znajduje się mój, mój load balancer. Tworzę więc sobie nowy Web ACL, nadam no, mu nazwę. Protected Website. Um, teraz on automatycznie otworzy mi metrykę w CloudWatchu, będzie chronił zasoby regionalne. Ja wspomniałem, że on może również chronić WAF globalną usługę CloudFront oraz regionalną usługę API Gateway, a w naszym przypadku będziemy chcieli przywiązać go do Application Load Balancera, dokładnie ten Load Balancer, który przed chwileczką sobie założyliśmy. OK, no to Load Balancer jako usługa już funkcjonuje. WAF, dla którego, którego będę chciał z nią pow... Wiązać wskazaną ma już tę usługę Elastic Load Balancera, natomiast ja muszę wafowi powiedzieć, ok, ale jak Ty masz działać? Czyli jakie reguły masz wykorzystywać do tego, aby oceniać, który ruch jest, no, powiedziałbym, poprawny i tym samym możesz go przepuścić, a który powinieneś zrzucić. W tym celu, słuchajcie, możecie skorzystać z reguł, które... Są zarządzane przez Amazon Web Services bądź dostawców takich reguł, albo możecie takie reguły stworzyć sami. Ja pozwolę sobie skorzystać z reguł gotowych, które to m.in. jak wspomniałem, może Wam dostarczyć Amazon Web Services lub inni dostawcy, których lista się sukcesywnie wydłuża i tym samym z tych innych dostawców, oczywiście jako usługę dodatkowo płatną i ich reguł, możecie na poziomie tejże zarządzalnej usługi skorzystać. No teraz, ok, no przed czym chciałbym zabezpieczyć, ten mój web serwer Na przykład mógłbym chcieć odciąć regułą ruch, słuchajcie, bazujący na Amazonowej analizie zagrożeń i tym samym adresy IP, które Amazon uważa za, za niebezpieczne, no, dorzucić jako regułę do mojego web application firewall, aby ten ruch był filtrowany. Jeżeli mam taką chęć, potrzebę, mógłbym odrzucić sobie, słuchajcie, IP anonimowe. To będzie znaczyło, że większość użytkowników TORA, większość użytkowników serwisów VPN-owych również może być zblokowana z dostępu do mojego websiteu. Oczywiście moja decyzja, czy chcę faktycznie coś takiego zrobić, czy też nie. Jak widzicie, ta lista tych reguł jest dość długa. Tu kluczem jest, aby sumaryczna wartość, tak zwane capacity, które tutaj widzicie, każda reguła ma różną wartość, nie przekroczyła 1,5 tysiąca, czyli chodzi o to, aby sumarycznie cały ruch testowany określonym webacelem nie był, nazwijmy to, kolokwialnie cięższy niż, tak? No tutaj wskazane, wskazana przez Amazon wartość. Jak widzicie, macie gotowe reguły dla WordPressa, dla, dla serwera sql dla aplikacji PHP i tak Czyli dość sporo tych ciekawych reguł Amazon Wam udostępnia, no i wy możecie je do swojego web ACL-a dodać. Co poza tym, no jakie ma się zachowywać ta reguła domyślnie, czyli domyślnie rozumiem, ruch ma dopuścić, to będzie ostatnia pozycja, no chyba, że zblokują go wcześniejsze reguły, które widzicie tutaj na liście. Mam jeszcze możliwość, słuchajcie, posortowania tych reguł według pożądanej przeze mnie kolejności. Będzie to oczywiście wpływało na to, gdzie ewentualnie spodziewamy się no, pierwszego możliwego Odrzucenia, tym samym nie ma sensu analizowania pozostałych reguł. No i ja mógłbym przykładowo tak, powiedzieć, iż jeżeli mam taki Known Bad Inputs IP, to weź mi w pierwszej kolejności to przetestuj i tam ewentualnie taki ruch szybciutko odrzuć. On mi po również CloudWatchowe metryki, tak abym mógł sobie później monitorować, co też takiego ten WAF robi, ile określonych zdarzeń związanych z tymi regułami faktycznie się Faktycznie się wydarzyło, miało miejsce i tym samym zblokowało ruch do mojego siteu. Słuchajcie, tworzy się ten WebACL, to zajmie mu dosłownie chwilkę. W momencie, kiedy on się będzie tworzył, ja wrócę sobie do procesu tworzenia mojego certyfikatu SSL-owego. Bardzo możliwe, że ten proces jest już również zakończony. Jest, jak widzicie, czyli mój site za chwilkę będzie zabezpieczony, powiedziałbym, podwójnie. Nie dość, że ja, co jest oczywiście dzisiaj, powiedziałbym, normalne i wymagane, zabezpieczę go sobie przekierowując ruch z protokołu HTTP na protokoł HTTPS, no to jeszcze dodatkowo tworzy mi się tutaj webacel, dzięki któremu usługa web application firewall zabezpieczy dodatkowo udostępnioną, udostępnioną moją aplikację webową. Okej. Okay. To już prawie działa, w takim razie idziemy dokonfigurować tylko na moim load balancerze. Słuchajcie, dodatkowy listener. Tak jak powiedzieliśmy, będę chciał sobie ustawić tutaj HTTPS-a z już działającym i utworzonym przez Amazon certyfikatem, no z akcją domyślną, iż po wejściu na port 443 chciałbym, aby on przekierował cały ruch do grupy zabezpieczonych web serwerów. Ok no to to już jest poprawnie zrobione. Zrobię jeszcze jedną zmianę na poziomie, słuchajcie, tego listnera działającego na porcie 80, bo, no co ja bym pewnie chciał, jeżeli ktoś wejdzie na ten port 80, no to raczej chciałbym, aby ten ruch został przekazany na port 443 na yy, yy, protokół HTTPS, tak? Pozostałe elementy pozostawię bez zmian i 301 redirectem pozwolę sobie każde odwołanie na port 80 przekierować na port 443. 43. Ok, no i tyle. Słuchajcie, mam już dwa listenery, w szczególności ten jeden zabezpieczony. Zobaczmy, co się zmieni na poziomie mojego web serwera. Jak widzicie, jestem cały czas na nim, na protokole HTTP. Tak. No i już widać teraz. Po pierwsze, nastąpiło automatyczne przełączenie na HTTPS-a. Mogę zobaczyć sobie, że certyfikat wystawiony przez Amazon, absolutnie zaufany przez przeglądarkę. Niestety nie jest to zielony certyfikat, nie jest to Extended Validation Certificate, jak widzieliście, poprosiłem go i zarequestowałem go i potwierdziłem własność swojej domeny wyłącznie przez prosty wpis w DNS-ie. Niemniej jednak mam Zabezpieczoną, wysoką, dostępną aplikację webową, chronioną przez zarządzalną usługę, po pierwsze, samego Elastic Load Balancera, no a po drugie, dodatkowo przez reguły, słuchajcie, przez reguły web application firewalla, który ewentualnie użytkowników pochodzących z niezaufanych adresów IP, bądź wprost z groźnych adresów IP, bądź próbujących wykonać. Takie, a nie inne niedozwolone operacje, no jak widzieliście, za pomocą różnych reguł czy zestawów reguł blokowane, taki cały website chroniony teraz już mam. Po mojej stronie pozostaje oczywiście no, jego poprawne utrzymanie w zakresie treści, w zakresie ewentualnej jego rozbudowy, ale samym zabezpieczeniem, jego frontem przede wszystkim na świat będą już usługi amazonowe, wysoko dostępne, zarządzane przez Amazon, skalowalne usługi, z których skorzystałem. Także krótkie demo. Web Application Firewall'a powiązanego z nim Elastic Load Balancera, a my wracamy do pozostałych zadań, które mamy w naszym krótkim webinarze. Kolejnym obszarem, który chcemy zaadresować, to obszar Identity and Access Management. Obszar, w którym znajdziemy wiele usług, między innymi najważniejsza usługa Identity and Access Managementu, którą się zajmiemy, ale oprócz tego Directory Service umożliwiający Wam uruchomienie usługi katalogowej, na przykład opartej o. Microsoftowe Active Directory. Znajdziecie usługę Single Sign-On, dzięki której znacznie prościej i łatwiej możecie się uwierzytelniać w zewnętrznym źródle, na przykład w Active Directory czy, czy za pomocą tożsamości Google'owej i korzystać z usług Amazon Web Services. Znajdziecie resource Access Managera, umożliwiającego współdzielenie zasobów pomiędzy kontami. Cognito, znacznie upracający proces budowania aplikacji, wymagających przecież chyba każdorazowo praktycznie uwierzytelniania użytkowników do Waszych aplikacji. Czyli w tym zakresie Identity and Access Managementu macie kolejne usługi, ale my skupimy się na tej kluczowej, czyli na Identity and Access Management AWS IAM. Słuchajcie, jeżeli mielibyśmy powiedzieć w jaki sposób można, czy możecie korzystać z Amazon Web Services, to ja bym wskazał trzy podstawowe drogi. Po pierwsze macie CLI, czyli Amazonowe Command Line Interface, narzędzie dla administratorów, administratorek za pomocą którego, korzystając z AWS CLI, możecie sprawnie, szybko wykonywać codzienne operacje administrujące zasobami Amazonowymi. Macie konsolę webową, z której korzystamy w trakcie demonstracji. Macie przede wszystkim API. I SDK dla najpopularniejszych języków programowania, jeżeli chcecie Amazon wykorzystać przybudowanych przez siebie aplikacjach. Natomiast oczywistym i jasnym jest, że niezależnie od tego, czy ja buduję aplikacje, czy ja jestem administratorem korzystającym z jakichś usług storageowych czy bazodanowych, czy um, uczę się Amazona i korzystam z. Um, Graficznej konsoli użytkownika, aby się trochę pobawić i trochę poklikać, każdorazowo, abym cokolwiek w tym Amazonie zrobił, no, muszę um, uwierzytelnić się a, i no, oczywiście posiadać określone uprawnienia do tego, aby móc a, wykonać tam praktycznie jakąkolwiek operację. Um, w takim razie pytanie jest, jak to uwierzytelnienie może następować, jak może następować autoryzacja, jaka usługa za to odpowiada, jak ona funkcjonuje. Słuchajcie, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co robi Identity and Access Management, czyli usługa IAM-owa, o której wspomniałem, słuchajcie, odpowiada za dwie rzeczy. Odpowiada za proces uwierzytelniania, czyli authentication oraz proces autoryzacji, czyli proces authorization, tak, potwierdzania, co mogę, że dane wcześniej o, o, o wcześniej potwierdzony tożsamości użytkownik zrobić. No to pierwsza rzecz, potwierdzanie tożsamości. Jeżeli mówimy o tożsamościach w kontekście Amazon Web Services, słuchajcie, można wyróżnić cztery, ja pozwoliłem sobie je tak opisać, cztery różne rodzaje tożsamości, jakie w Amazon Web Services mogą występować. Po pierwsze, konto tak zwanego root usera to jest nikt inny jak właściciel konta Amazon Web Services, czyli ten, kto założył konto Amazon Web Services, w trakcie zakładania konta Amazon Web Services podał swojego maila, podał hasło, podał dane billingowe, stał się tym samym właścicielem tego konta i wszystkich zasobów, które się na niej znajdują. Zasadniczo, tak długo, aż nie trafi pod strzechy organizacji, jest Całkowicie panem bądź panią, królem, królową sytuacji, kontroluje całe konto, wszystkie zasoby, nie musi posiadać żadnych uprawnień, po prostu ma te wszystkie uprawnienia, nie trzeba mu ich czy jej nadawać. To jest konto absolutnie nieograniczonych, standardowo przed przynależnością do organizacji uprawnienia. Po drugie, mamy konto użytkownika IAM-owego, czyli coś co tożsamość, którą możemy zdefiniować wewnątrz IAM-a, przywiązując określone credentials, takie chociażby jak hasło czy para kluczy i nadając odpowiednie uprawnienia. Trzeci użytkownik, którego ja pozwoliłem sobie tutaj wrzucić, on no, nie tyle znajduje się w Amazon Web Services, on się absolutnie znajduje poza Amazon Web Services, ale no, w kontekście zrozumienia, jakich, z jakich tożsamości możemy korzystać, absolutnie uważam kluczowy, czyli użytkownik gdzieś uwierzytelniony na zewnątrz, tak? poza samym IAM-em. Na zewnątrz nie oznacza, że zupełnie totalnie poza Amazon Web Services, bo ktoś mu powiedzieć: A ja mogę przecież mieć Active Directory wewnątrz Amazon Web Services i wtedy jestem uwierzytelniony przecież w Active Directory, no ale ono jest w Amazon Web Services. Tak jak mówię, poza IAM, w zewnętrznym źródle w stosunku do IAM-a, użytkownik w takim miejscu uwierzytelniony również jak najbardziej może skorzystać z usług Amazon Web Services. No i last but not least rola IAM-owa dość specyficzny twór, o którego znaczeniu za chwilkę powiemy. Pierwszy, słuchajcie, który wpadł nam na tapetę, to wspomniany użytkownik, Root. Jeszcze raz to jest ktoś, kto założył konto Amazonowe. O tych jego specjalnych, specyficznych uprawnieniach, domyślnie nieograniczonych, mówiłem. Zasadniczo konto, ze względu na swoje tak wysokie uprawnienia, absolutnie nierekomendowane, aby na co dzień je wykorzystywać w, w zadaniach administracyjnych. Raczej, konto, za pomocą którego faktycznie no, wszystko powstało, następnie zostało to konto użyte do konfiguracji innych tożsamości, na które to tożsamości. Już są wykorzystywane do codziennej administracji. Konto powinno być absolutnie zabezpieczone z trudnym, rotowanym hasłem, dodatkowo jeszcze przez MFA i absolutnie w codziennej administracji używane być nie powinno. Użytkownika e-mowy, czy konto użytkownika przechowywane gdzieś na zewnątrz, to zakładam sprawy dość proste do zrozumienia i wyobrażenia. No, trudniejszym jest wspomniana przeze mnie rola, bo czym jest ta rola? No, przede wszystkim powiedzieliśmy, że rola, słuchajcie, jest tożsamością. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ w kontekście Amazon Web Services, Pieces, no istotne jest właśnie, co jest tożsamością. Określony sposób zweryfikowaną, ponieważ ja za chwilę do tożsamości będę przypinał uprawnienia, tak? czyli będę autoryzował tę tożsamość do wykonania określonych operacji. Tym samym, czym jest rola? Jak widzicie, to jest tożsamość, która nie jest przywiązana do jednej osoby. Tak jak na przykład konto użytkownika jajemowego czy konto użytkownika w Active Directory, które z definicji jest przywiązane do jednej osoby. Słuchajcie, w założeniu rola jest czymś jest tożsamością, co może być wykorzystane przez wiele osób lub serwisów, aplikacji, w momencie, kiedy osoba czy aplikacja, serwis, która potrzebuje takiej tożsamości i uprawnień z niej wynikających, wykona tzw. Tak operację assume. Oczywiście do tego, aby <ścoughs> wykonać tę operację, trzeba mieć stosowne uprawnienia, to znaczy po pierwsze... Muszę mieć prawo do wykonania operacji ESIUM. Po drugie, sama rola musi powiedzieć, słuchaj, Michał, ty jesteś w stanie wykonać operację ESIUM na mnie, czyli jesteś w stanie wejść w moją tożsamość. Rola, słuchajcie, również nie posiada na stałe związanych ze sobą kredenszali. Tam nie ma żadnego hasła, tam nie ma żadnych na stałe wygenerowanych kluczy. Zamiast tego klucze dla roli są generowane przez usługę, <laughs> przepraszam, do tego służącą usługę, nazywa się STS, Security Token Service, i ona generuje czasowe, tymczasowe, sesyjne klucze, które są wykorzystywane właśnie do wejścia w tożsamość tejże roli. Scenariusz użycia? No bardzo częsty, na przykład zapewnienie tożsamości wewnątrz Amazona dla osób u uwierzytelnionych um, na zewnątrz. Mam użytkownika uwierzytelnionego w Active Directory. Super, to żebym mu nadał uprawnienia, no, potrzebuję mieć coś, co jest widoczne, dostępne wewnątrz samego AWS-a. Tym czymś będzie rola, więc do roli ja przypnę stosowne uprawnienia. Natomiast później powstanie pytanie: jak ja mogę dokonać takiego połączenia mostu między rolą, a kontem użytkownika w Active Directory. Ten proces nazywa się procesem federacji w dość prosty sposób z wykorzystaniem usługi AWS SSO w Amazon Web Services go się konfiguruje. Mamy więc tożsamości, znamy już tożsamości, znamy konto użytkownika jajemowego, znamy rolę. No wiemy o tym, że może istnieć użytkownik gdzieś na zewnątrz, wiemy również, że istnieje root, ale w kontekście słuchajcie, przypisywania uprawnień, to, co będzie dla nas kluczowe, to właśnie konto użytkownika IAM-owego, rola no, lub grupa. Grupa to nic innego jak element składający mi wielu użytkowników IAM-owych. Mając takie tożsamości w Amazon Web Services, mogę przypisać im uprawnienia. Czyli mogę powiedzieć, co ty, użytkowniku Michał, czy to, co ty użytkowniczko Sofie, czy IAM-owa, czy znajdująca się gdzieś poza na przykład w Active Directory i wtedy w odpowiedni sposób sfederowana co ty możesz zrobić jakie ty masz uprawnienia w Amazon Web Services Oczywiście jak się pewnie możecie spodziewać domyślne uprawnienia takiego użytkownika w Amazon Web Services wynoszą 0, 0, użytkownik może mieć swoją tożsamość, natomiast standardowo nie może zrobić nic i to ja, jako osoba posiadająca stosowne uprawnienia, będę nadawał wybranym przeze mnie tożsamością uprawnienia do wykonywania operacji, czyli ja będę tworzył albo wykorzystywał istniejące dokumenty, tak zwane policies, w celu zagwarantowania użytkownikowi możliwości wykonania konkretnej operacji. Jak to wygląda, słuchajcie, jak ten proces wygląda, jakie są skutki jego działania. Krótko rzecz ujmując, jak w prostych, podstawowych operacjach wygląda usługa IAM, to zobaczymy za chwileczkę w demku, do którego zapraszam. Słuchajcie, w tym demku będziemy chcieli pokazać konfigurację iam prostą konfigurację, w której utworzymy sobie nowego użytkownika i będziemy chcieli mu nadać określone uprawnienia, przetestować te uprawnienia, zobaczyć, że rzeczywiście są one ewaluowane w momencie wysyłania takiego requestu. W tym celu otwieram sobie iam Wędruję do sekcji users. Hmm, tu może Scott, spotkać mi pierwsza niespodzianka. Nie mam żadnego użytkownika IAM-owego. Ktoś mógł powiedzieć, OK, to w takim razie jakim cudem Ty pracujesz? Zakładam, że zostają dwie opcje na stole. No, albo uwierzytelniłem się jako root, nie zrobiłem tego, od razu podpowiem. No, albo uwierzytelniłem się gdzieś na zewnątrz, nie w IAM-ie, nie w Identity and Access Management, -cie. Uwierzytelniłem się w zewnętrznym źródle, a następnie poprzez wykorzystanie roli no faktycznie nadano mi określone uprawnienia. Ja może taki rąbek tajemnicy uchylę, faktycznie tak się stało. Słuchajcie, ja tutaj w moim setupie korzystam z usługi SSO, czyli usługi Single Sign-On i mam takie środowisko testowe, które wykorzystuję w trakcie szkoleń, prezentacji i tam takie konto treningowe, na które uwierzytelniam się jako użytkownik założony właśnie w Cloud Directory Amazonowym się uwierzytelniam. Więc nie mam żadnego użytkownika AM-owego, ale na potrzeby krótkiego demka, pokazania właśnie jak działają tożsamości, jak działają Uprawnienia do tych tożsamości przypisane. Myślę, że zostaniemy na poziomie zakładania tego konta. Nie będę Was teraz już wdrażał w usługę SSO, usługę AWS Organization. Zdecydowanie szerszy temat. Słuchajcie, w tym celu co? Zakładam nowego użytkownika, użytkowniczkę to będzie Sofi Sophie. Sophie będzie uzyskiwała dostęp, słuchajcie, do Amazon Web Services z wykorzystaniem konsoli webowej. Mogę jej nadać oczywiście również dostęp programistyczny, wtedy wygenerowałaby się dla niej para kluczy, Key, Secret Aksyski, ale pozostaniemy na potrzeby Demka w prostej opcji dla Sophie. Zakładamy, Słuchajcie, konto, z którego Sofi będzie korzystała przez przeglądarkę. Okej. Okay. W drugim kroku Sofi ma mieć przypisane uprawnienia. Ja może teraz celowo to pominę. No generalnie OK, założę, Sofi już istnieje. Tym samym, słuchajcie, jestem w stanie otworzyć sobie w osobnym okienku logowanie do Amazon Web Services. Jak widzicie, uwierzytelniam się do mojego konta, którego alias tutaj podałem, no, z kredensalami użytkowniczki Sofi. Zobaczcie, Sofi się poprawnie uwierzytelniła. Co w zasadzie niczego nie oznacza, o niczym jeszcze nie świadczy. W momencie, kiedy SOFI na przykład będzie próbowała otworzyć sobie zawartość usługi EC2 i wyświetlić działające instancje, to oczywiście niczego nie znajdzie. Mógłbym teraz to powielać przez wszystkie pozostałe usługi. Niczego SOFI nie znajdzie. SOFI istnieje, natomiast nie ma prawa wykonywania żadnych operacji. W tym celu, słuchajcie, no co, nadajmy SOFI jakieś uprawnienia, tak? Otwieram konto SOFI w Identity and Access Management, no i dodam SOFI uprawnienia poprzez przycisk Ad Permission. Amazon jest zapytany, OK, jak chcesz dodać je. Może chcesz dodać SOFI do istniejącej grupy, a grupa posiada uprawnienia. Nie mam grupy, więc akurat SOFI do grupy nie dodam. Czy chcesz skopiować istniejącego użytkownika? Nie mam istniejącego użytkownika, więc przyczepię polisę SOFI, po którą albo Amazon może utworzyć, albo ja ją mogę utworzyć. Tak jak mówię, występują dwie, dwa rodzaje AWS Manager i Customer Manage Policy. Z tych zarządzanych takie dwie możliwości mam. Okej, okay, no to co? To może nadam SOFI do. Dostęp do usługi S3. Powiedzmy, umówmy się, że Sofi będzie zajmowała się utrzymaniem usług storageowych, a dokładnie usługi S3, więc nadam taką AWS Managed Policy, która takie uprawnienie Sofi zagwarantuje. W tym momencie Sofi spokojnie może już otworzyć usługę S3. Teraz pracuję na koncie jako Sofi No i oczywiście zobaczę listę bucketów, będę miał prawo tutaj założyć nowy bucket. Generalnie takie uprawnienia do usługi S3 już mam. No okej, okay. a ja się uparłem albo może Bardziej Sofii uparła się na usługę EC2. Sofii chciałaby zobaczyć i mieć podstawowe możliwości w zakresie zarządzania, słuchajcie, wirtualnymi maszynami, które się tutaj na moim koncie znajdują. No to spróbujmy jej takie uprawnienia nadać. Tym, w tym momencie nie będę chciał skorzystać z gotowej polityki Amazonowej, bo oczywiście takowa istnieje. Mógłbym sobie poszukać polityki EC2. Powiedzmy full access czy read access only, ale ona będzie zbyt szeroka dla mnie, więc ja pozwolę sobie zamiast korzystać z Amazonowej polityki, skorzystać z kreatora, w którym taką politykę wytworzę sobie sam. Mogę oczywiście przejść od razu do edytora json i pisać bezpośrednio kod tej polityki w edytorze, natomiast no, ponieważ mogę założyć, że jeszcze pewnego doświadczenia w tym nie mam, to skorzystam sobie, słuchajcie, z kreatora. Tym samym co? No, szukam usługi. W moim przypadku usługą będzie EC2. Chciałbym nadać uprawnienia, Sofii do dostępu do EC2. I co też ta SOFi miałaby tutaj robić? No powiedzmy, dajmy jej możliwość wylistowania zasobów. Niech ma możliwość enumeracji zasobów, która się tam znajduje. Słuchajcie, na, czy jakieś dodatkowe warunki jeszcze precyzuję? Nie, powiedziałbym, bez specjalnych dodatkowych warunków, chciałbym Sofii taką politykę nadać. Czyli nazwijmy to EC2, EC2 Limited Access. For SOFI. To będzie polityka, którą ja sam utworzyłem, ja nią będę zarządzał. Tak? W tym momencie SOFI, słuchajcie, powinna już takie uprawnienia za chwilkę mieć. Tylko poszukajmy tej nowo utworzonej polityki, aby ją SOFI przyczepić. Jeszcze tutaj nie widzimy. Odświeżmy ją sobie. O jest. EC2 Limited Access for SOFI. Ok. Potwierdzamy, słuchajcie, SOFI już ma uprawnienia pełne do S3, no i ograniczone uprawnienia do. Usługi EC2. Możemy je sobie podejrzeć, oczywiście, bo przypominam, że zrobił mi je Visual Editor. Jak widzicie, polityka taka niezbyt elegancka, mnóstwo powtórzeń. Gdybym tylko miał podstawowe umiejętności w zakresie edycji, byłbym w stanie ją sobie znacznie uprościć. Ja Nie powiem, że to by było jeden do jednego, nie będziemy teraz wchodzili w szczegóły, ale, ale powiedzmy, że ja sobie tę bardzo długą politykę, słuchajcie, ograniczę o do takiej polityki, czyli generalnie Sofi, słuchaj, masz prawo wykonania na usłudze EC2 wszystkich akcji, które rozpoczynają się od Describe, tak? Można tę politykę, jak widzicie, przygotować znacznie, znacznie prościej. No dobra, polityka uaktualniona, patrzymy, czy Sofi faktycznie ma możliwość z niej skorzystania. No jest, zdecydowanie, jak widzimy, Sofi nagle uzyskała możliwość enumerowania zasobów usługi EC2, przeglądania tych zasobów, no ale czy Sofii będzie mogła, nie wiem, zastopować wirtualną maszynę, tak? No nie, a czy może jakąś inną, Bastion zastopowany, to może Bastion Sofii wystartuje? No słuchajcie, oczywiście nie, powód jest prosty, my na razie daliśmy Sofii prawo do enumerowania zasobów, describe, nie do wykonywania na, niej, na nich żadnych operacji. No to spróbujmy rozszerzyć to uprawnienie, słuchajcie, żaden problem, tak? Mogę dodać sobie dodatkowe uprawnienia, jeszcze raz skupię się na usłudze EC2, no, tym razem powiedzmy, dajmy Sofii ograniczone uprawnienie do stopowania instancji. No, może też za chwilę jeszcze poławimy się w start i innych operacji, ale na razie zróbmy prosty test na stop. Czyli proszę bardzo, Sofii, możesz stopować instancje, które? Wszystkie czy wybrane? No, z punktu widzenia listowania ich po tak zwanym Amazon Resource Name to generalnie Sophie na wszystkich zasobach, ale jak widzicie przy budowaniu polityki macie taką sekcję, która nazywa się conditions. Ona zawiera mnóstwo ciekawych elementów, które mogą ograniczyć scenariusze, w których Sophie będzie mogła z tego uprawnienia skorzystać. Na przykład wyłącznie, kiedy zrobi to z określonego IP-ka. Albo na przykład wyłącznie, kiedy uwierzytelni się przez MFA. Albo i macie długą, długą listę conditions dodatkowych, które tutaj można wykorzystać. Ja, słuchajcie, wykorzystam bardzo ciekawy condition, który nazywa się ec to resource tag, czyli powiem Sophie, generalnie to proszę Cię bardzo, to Ty sobie korzystaj z tego, stopuj instancję, ale... Za wyjątkiem tych, czyli w których tag environment no nie jest równy production. Czyli proszę bardzo Sofii, możesz stopować instancję c 2 ale sorry, nie Czyli jeżeli tylko którakolwiek z instancji jest otagowana tagiem environment, którego wartość równa się production, no to bardzo mi przykro, ale ta polityka na... W tych zasobach działać nie będzie. Mamy więc lekko zmienioną politykę, którą przed chwileczką widzieliście. Ma pełne prawo Sophie nadal do describe instances i pozostałych elementów, oraz ma ograniczone prawo do stopowania. Ono jest ograniczone warunkiem dotyczącym taga. No to jedziemy, próbujemy. Sophie spróbuje, um, co? Może zastopować sobie old VM, starą naszą VMkę z Dema, um, które um, planujemy. Patrzymy. No, Old VM zdecydowanie się zatrzymuje. Sophie ma uprawnienie do tego. Podejrzewam więc, że gdybym sprawdził tagi, no to faktycznie w tagach nie ma taga o nazwie Environment o, na, o wartości production. A co z moim serwerem webowym o nazwie Protected Web Server? No a tu już jak najbardziej taki tag się znajduje. Więc czego się spodziewam, że w momencie, kiedy Sophie spróbuje tę maszynę zastopować, to oczywiście zobaczy komunikat. O Zobaczyliście więc proste demko, w którym utworzyliśmy użytkowniczkę Sofii, nadaliśmy jej hasło, tym samym mogła zalogować się, uwierzytelnić się do konsoli webowej, następnie ograniczone uprawnienie do, do pewnych działań w usługach od nas uzyskała, dostała prawo dostępu do estryki, dostała prawo dostępu do EC2, ale w EC2 poza prostym uprawnieniem do enumeracji zasobów daliśmy jej takie troszkę już modyfikowane uprawnienie do stopowania zasobów wyłącznie spełniających określone przez nas kryterium. To oczywiście wierzchołek góry lodowej tematów związanych z Identity and Access Managementem. Niemniej jednak, krótkie demko, w którym chcieliśmy pokazać Wam właśnie te elementy związane z wykorzystaniem tej usługi. Zapraszam do kolejnych tematów. Kolejną grupą usług produktów w zakresie bezpieczeństwa będą słuchajcie, usługi związane z ochroną danych, tak zwane Data Protection Services. A jakie usługi znajdziemy tutaj, którą, przy której przyjrzymy się bliżej? Znowu tutaj znajdziemy wiele usług, startując od bardzo istotnej i bardzo często wykorzystywanej, może nawet mniej lub bardziej świadomie, świadomie usłudze KMS, czyli Key Management Service, umożliwiającej bezpieczne przechowywanie infrastruktury kluczy, wykorzystywane później do szyfrowania danych w stosownych, wspierających to usługach Amazon Web Services. Mamy wreszcie Cloud hsm czyli usługę, w której możecie wydzierżawić sobie per godzina sprzętowego hsm na której infrastruktura waszych kluczy szyfrujących, wykorzystywanych później w AWS-ie, będzie przechowywana w sposób no, jakby jednoznacznie dedykowany sprzętowo Wam. Macie acm którego widzieliśmy wcześniej w trakcie Demka z Elastic Cloud Balancerem, który generował nam certyfikaty. On oczywiście może służyć do generowania certyfikatów dla, dla usług Amazonowych, tak. Jak ja to zrobiłem, a możecie również, oczywiście, założyć sobie private. Certification Authority, i do tego ACM wykorzystać może być jak najbardziej, może być wykorzystane jak najbardziej również. Last but not least, AWS Secrets Manager, bardzo fajna usługa umożliwiająca przechowywanie wam bezpieczne sekretów. Sekretem może być hasło użytkownika bazy danych, connection string do tej bazy danych, hasło konta użytkownika domenowego, które w skrypcie później musicie wykorzystać w trakcie startu maszyny, na przykład dla procesu dołączenia jej do domeny. W zasadzie wszystko, co jest sekretem, Stąd nazwa Secrets Manager i chcecie bezpiecznie, po pierwsze, to przechowywać w formie zaszyfrowanej w Amazon Web Services, no i posiadając stosowne uprawnienia, odwoływać się do tych sekretów, następnie ze skryptów, em, po to, aby. Em, po to, aby wykonywać jakieś operacje. Słuchajcie, ktoś mi powiedział, OK, Secrets Manager, czym to, się, czym to się różni od Parameter stora w ssm -ie? Ponieważ mamy usługę Systems Managera, wewnątrz Systems Managera jest również Parameter Store i ktoś jakby tak na pierwszy rzut oka rzucił, powiedziałby, jeden i drugi umożliwia mi składowanie sekretów, jeden i drugi umożliwia mi szyfrowanie, no to gdzie jest ta różnica? No tą największą różnicą Secrets Managera w stosunku do Parameter stora będzie ich więcej, ale tą najbardziej widoczną, jest, słuchajcie, możliwość automatycznego rotowania sekretu, przez Secrets Managera w połączeniu ze stosownymi usługami, na przykład z bazą danych, czyli jesteście w stanie wykonać operację, w której hasło użytkownika waszego serwera bazy danych jest automatycznie, nadajmy no na to, raz na 30 dni rotowane, a wszelkie skrypty, ewentualnie odwołujące się do tego hasła, no zawsze będą pobierały najświeższą wersję z samej usługi. Jak to wygląda? Jak taki proces wykorzystania Secrets Managera do Słuchajcie, przechowania bezpiecznego hasła do MySQLa i innych parametrów połączeniowych oraz jego rotowania wygląda. Zobaczymy za chwileczkę w krótkim demku, do którego Was teraz zapraszam. Słuchajcie, w tym demku, zanim przejdziemy do Secrets Managera, zobaczmy, jak wygląda nasz serwer bazodanowy. Jak widzicie, mam serwer bazodanowy MyDB Instance, to jest MySQL. Zajrzę sobie jeszcze tylko do jego konfiguracji. Zobaczycie, że w konfiguracji mam zdefiniowaną jego nazwę użytkownika master. To jest admin user. No pytanie: Jak wyglądają kredenszale tego użytkownika pełne, czyli jak wygląda jego hasło, jak wygląda connection string i w jaki sposób jestem w stanie ewentualnie wykorzystać to z poziomu mojej aplikacji, skryptu dołączającego się do tego web serwera, tak aby robić to w sposób bezpieczny. Słuchajcie, wpadam do Secrets Managera. No i pozwolę sobie zdefiniować wewnątrz Secrets Managera nowy secret. Można zapytać, co to jest za sekret? No zdecydowanie w moim przypadku będzie to, to będą to kredenszale do rds -a. Jak się nazywa um, użytkownik admin? To jest admin user. Jakie jest jego hasełko? No hasełko ja już sobie pozwolę... Wkleić. Oczywiście to będzie hasło, słuchajcie, no w tej chwili przeze mnie używane. Tak? Za chwilę będziemy pokazali, w jaki, sposób, pokazywali, w jaki sposób mogę je rotować. Czym chcę zabezpieczyć ten mój sekret? Czy wykorzystać chcę domyślny klucz usługi, czy zdefiniować jakiś mój w KMS-ie? No i przede wszystkim, którą z instancji chcę tak zabezpieczyć? Mam tu już moją instancję działającą, którą sobie w tej chwili wykorzystam. No dobrze. Jak się ma nazywać mój sekret? Niech się to nazywa MyDBSecret. Oczywiście będę za chwileczkę używał tego jako parametrów w odpowiedniej komendzie cli aby go. Odzyskać. Mogę go opisać, otagować w tej sytuacji, nie jest to dla mnie niezbędne. Włączę również automatyczną rotację, słuchajcie. Ja już mam gotową funkcję Lambda, która jest w stanie to zrealizować, więc ja pozwolę ją sobie wybrać. Będzie to troszeczkę szybsze. Normalnie, gdybym wybrał sobie teraz tworzenie nowej funkcji Lambda, potrzebowałbym kilku dodatkowych minut oczekiwania na to, aż odpowiedni CloudFormation Template automatyzujący zbudowanie niezbędnych komponentów dla tej rotacji się wykona w pełni. Ja, tak jak mówiłem ja już wcześniej, sobie. Sobie taką lambdę przygotowałem, to znaczy dokładnie Amazon ją za mnie przygotował. Ja wcześniej już to raz wykonałem, więc ta lambda już w tym miejscu się znajduje i ja mogę ją wykorzystać. Czy będę rotował hasło jednego użytkownika, czy wielu użytkowników? Ja skupię się tylko i wyłącznie na tym jednym użytkowniku. Oczywiście w normalnym środowisku moglibyśmy to realizować dla wielu użytkowników danych, których tam mamy. No dobra, słuchajcie, mój secret jest już złożony. Mam tutaj przykładowe kody w różnych językach programowania, jak jestem w stanie się do tego. Sekretu, nazwijmy to kolokwialnie w cudzysłowie, dobrać. Mój sekret już jest ekstra, to spróbujmy z niego skorzystać w celu podłączenia się do. Naszego serwera MYSQL. Słuchajcie, żeby podłączyć się do naszego mysql potrzebujemy wykonać następującą operację. Ponieważ mój serwer jest bezpiecznie schowany w prywatnym sabnecie, to ja otworzyłem sobie serwer Bastion. On jest wystawiony publicznie z adresem IP na świat, więc ja do tegoż Bastiona się podłączę jako użytkownik EC2 User i słuchajcie. Do tego bastiona będę chciał się podłączyć. Jestem już na bastionie. No dobrze, to jeżeli jestem na bastionie, a mój sekret jest już przechowany, to spróbuję. Oczywiście mój, mój bastion posiada, ja może to pokażę, skonfigurowaną rolę. On ma rolę, która nazywa się Secrets Manager Read-Write, czyli w kontekście mojej wirtualnej maszyny, tegoż bastiona, ja jestem w stanie wykonywać operacje na, 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 na Secrets Managerze, stąd też operacja, którą będę chciał za chwilkę pokazać. Mam nadzieję, że zadziała. Słuchajcie, co to będzie za polecenie, co to będzie za komenda? To będzie polecenie wyciągnięcia, jak widzicie, za pomocą, za pomocą cli AWS Secrets Manager, get secret value, nazwa mojego secretu, secret no, wydaje mi się, że chyba tutaj jedynie literówka. O ile dobrze kojarzę, to użyłem małej literki. No i odpowiednie wykorzystanie jQuery do tego, aby wyniki tegoż, tejże komendy CLI-owej w odpowiedni sposób złożyć w zmiennej środowiskowej secret. Ok. Dobra, jest. No to przyjrzyjmy się, jak ona też, słuchajcie, wygląda. Normalnie bym wam nie pokazywał, ale ponieważ kredenszala i tak za chwilę zniknął, to wam jestem w stanie to pokazać. Dobra, secret. Co też takiego tu jest. No jak widzicie, nazwa admin user, hasło tego mojego użytkownika aktualnie wygląda tak. Engine host. Numer portu identyfikator i identyfikator instancji, czyli wszystkie te elementy są przypisane, więc ja jestem w stanie teraz odpalić sobie szybko polecenia z linii comment, słuchajcie, które mają za zadanie przypisanie konkretnych zmiennych, wartości do konkretnych zmiennych środowiskowych. Tak, które co, które w tej chwili o, wykorzystam w prostym poleceniu podłączenia się do mojego SQL-a no, ze wskazanym endpointem, użytkownikiem, portem i jego hasłem. Super. Jak widzicie, jestem na MySQL-u. Dostałem się korzystając z, z jego z jego okay, jeszcze raz. O, zobaczmy sobie co tu się na nim dzieje, korzystając z, z, z sekretu składowanego z Secrets Managerze, podłączyłem się jako admin user do tegoż mojego serwerka mysql No i super, działa, to teraz będę chciał pokazać, jak ten secret automatycznie mogę zrotować. W tym celu, słuchajcie, wracam do Secrets Managera. Okej. Okay. Tak, Ja sobie ustawiłem, słuchajcie, harmonogram, aby rotacja odbywała się co 30 dni. Oczywiście mogę to zmienić, niemniej jednak teraz, na potrzeby demonstracji, będę chciał pokazać tę rotację no, natychmiast. Tak? Czyli wysyłam polecenie, dokładnie rzecz ujmując, inicjuję lambda, która rozpocznie proces inicjujący podmianę Secreta z wersji starej na wersję nową. Mogę ją sobie tutaj podejrzeć. Wydaje mi się, że już jest nowa. Możemy sobie podejrzeć, jak ona wyglądała przed chwilą. Moje hasło dokładnie widzicie? To był punkt ampersand T, kwadratowy nawias i tak i tak dalej. Teraz już to hasło wygląda po rotacji inaczej. No i po pierwsze, ono zostało zrotowane wewnątrz mojego Secreta, no ale po drugie, Lambda połączyła się z MySQL-em MySQL i hasło tego użytkownika oczywiście zrotowała również tam. Tym samym w momencie, kiedy ja tutaj wrócę, i wykonam w zasadzie od początku te same operacje, czyli wyciągnę sobie aktualną wartość mojego secreta. Zobaczcie, podejrzyjmy ją sobie. No ona już faktycznie jest, jest nowa. Tak, już, już zdecydowanie widzę, że, że wartość przyjęła nową po rotacji, przypiszę sobie aktualne wartości pozostałych zmiennych. No i co? Powinienem z sukcesem podłączyć się do mojego MySQL'a korzystając z polecenia no, podobnego, czy znaczy dokładnie identycznego, z którego skorzystałem poprzednio, podmieniona będzie jedynie wartość zmiennej środowiskowej, w której ja przechowałem sobie hasło. Połączenie do MySQL zakończone. Jak widzicie, sukcesem podłączony jestem, jako oczywiście, ten sam użytkownik admin user. Ale już z nowym hasłem. Tak jak widzicie, to jest fragment, który może być wykonany automatycznie, zgodnie z zadanym przez Was harmonogramem. Na tym samym wypełnić w zasadzie krytycznie ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa wymóg w stosunku do wszelkich credentials używanych, również tych, a można powiedzieć zwłaszcza tych wykorzystywanych na poziomie bazy danych, wymóg dotyczący systematycznego rotowania tychże. Czyli mam A, automat, który mi je rotuje, B, gotowy, elegancki, ładny skrypt, który bez przechowania wprost wartości hasła bezpiecznie wyciąga wartość tego hasła każdorazowo z usługi Secrets Manager no i wykorzystuje do celów tego połączenia. Także tyle, co mieliśmy do pokazania w tym demku. Przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz, słuchajcie, do ostatniej kategorii produktów bezpieczeństwa, której chcielibyśmy poświęcić chwilę, mianowicie Detective Controls. Bardzo fajny zestaw usług Amazon Web Services, który gwarantuje nam możliwość, słuchajcie, wykrywania, a po drugie, oczywiście, reagowania na. Zdarzenia, które no na różnych części, w różnych częściach, w różnych komponentach naszej infrastruktury, w zdarzeniach bezpieczeństwa, które mogą mieć miejsce, mogą się wydarzyć. Przede wszystkim rozpocząłbym od Guard Duty, bardzo fajna usługa. Słuchajcie, analizująca logi. Trzy kluczowe logi w Amazon Web Services, czyli Cloud Trail, VPC, Flow Logi oraz DNS Query logi, i korelując zdarzenia w tych logach odkryte, no jest wam w stanie wyświetlić istotne informacje dotyczące wykrytych zagrożeń. Macie również usługę Amazon Detective, która na podstawie tego, co Guard Duty znalazł, może Wam umożliwić analizę dokładnego źródła tego zagrożenia, jak cała ścieżka tego zagrożenia wyglądała i umożliwić Wam wizualizację, no, taką fajną prezentację, skąd to zagrożenie się wzięło, i, no, i tym samym umożliwić szybką jego mitygację. Mamy przede wszystkim Amazon Inspektora, któremu za chwilkę poświęcimy parę minut na Demko, który umożliwia Wam skanowanie Waszych wirtualnych maszyn pod kątem aktualizowanych na bieżąco zestawów reguł, wskazując Wam potencjalne niebezpieczeństwa w aktualnej konfiguracji Waszej wirtualnej maszyny. Których elementów nie zabezpieczyliście stosownie? Jakie są gdzieś tam wykryte dziury, na przykład wynikające z braku paczowania? To robi Wam Amazon Inspector.Find. Usługa również jak większość sprzedawana w modelu pay -per use, czyli płacicie per host, per scan. Więc wy decydujecie, które hosty, jak często mają być skanowane, i tym samym odkrywać na nich możecie potencjalne istotne luki w zakresie bezpieczeństwa. Ktoś będzie ok, no tu jeden serwis, tu drugi serwis, tu trzeci serwis, wszystkie mi generują określone znaleziska, findings, tak? Potencjalnie istotne. Jak ja mogę próbować nad tym zapanować? No, macie przede wszystkim Security Huba, czyli bardzo. Fajną usługę wprowadzoną stosunkowo niedawno, patrząc na długą, długą historię Amazon Web Services, umożliwiającą centralizowanie zbierania słuchajcie wszystkich istotnych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, no i tym samym znacznie łatwiejsze znowu reagowanie. Przede wszystkim sortowanie ich po kryteriach ważności. Severity high zakładam będzie tutaj kluczowe, istotne medium, można się przyjrzeć później, informational czy low, można, na to, można na, na to ewentualnie poświęcić czas, jeżeli będziemy go mieli zbyt dużo, pewnie nie będziemy mieli. Więc fajne, centralne miejsce agregujące nam zdarzenia z wielu różnych usług amazonowych, ale nie tylko, bo Security Hub jest również w stanie wam zintegrować słuchajcie, zdarzenia z zewnętrznych, systemów badających bezpieczeństwo dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, którzy z Security Hubem najzwyczajniej współpracują, są kompatybilni. No ale dobrze, powiedziałem, przyjrzymy się jednej usłudze troszkę bliżej, dokładnie w działaniu. Zobaczymy sobie, jak działa Amazon Inspector. Tak jak powiedziałem, to jest usługa, która zgodnie z Waszą, zadaną przez Was konfiguracją jest w stanie zrobić skan wskazanych przez Was elementów infrastruktury, dokładnie wirtualnych maszyn, no i wskazać Wam ewentualne zagrożenia, które zostały tam odnalezione. Tym samym idziemy w kierunku demka AWS Inspektora, i zobaczycie, jak to wygląda. Jakie znaleziska w zakresie bezpieczeństwa udało nam się odszukać. Słuchajcie, zanim zajrzymy sobie do Amazon Inspektora, zajrzyjmy sobie do działających u mnie wirtualnych maszyn. Ja trzy z nich specjalnie spreparowałem na potrzeby tego demka. Mam jedną maszynkę, która nazywa się Old VM. Zobaczcie, ona została utworzona na podstawie AMI-a, który no, został opublikowany prawie rok temu. Czyli możemy spodziewać się, że pewnie będzie dość mocno nieaktualna, w związku z tym nie będzie posiadała wszystkich bieżących poprawek. Mam też moje dwa web serwery, z których korzystaliśmy wcześniej w demonstracji Elastic Load Balancera, czyli moje Protected Web Servers. Te maszynki również one będą podlegały w naszym demku testowaniu. Zajrzę sobie więc słuchajcie do inspektora. I w inspektorze znajdę już wyniki skanu z wczoraj. Ja szczerze przyznam, że zrobiłem taki jeden skan wcześniej, po to, żebyście nie musieli czekać na pełne jego wyniki. Te pełne wyniki mogą zająć aż godzinę czasu, aż zostaną tutaj pokazane. I zobaczcie te 120 important findings, czyli 120 znalezisk o wysokim poziomie ważności, to są znaleziska z jednej tylko wirtualnej maszyny. Ta jedna moja stara VMK, parę miesięcy nieaktualizowana, ona już wygenerowała 120. Istotnych odkryć w zakresie, w zakresie luk w bezpieczeństwie. Oczywiście one są ładnie opisane przez dokładny dokument CVE, który opisuje, co jest źródłem zagrożenia, jaki jest sposób jego rozwiązania. Najczęściej pewnie będzie to po prostu spaczowanie tej maszyny, ale niekoniecznie, Mogę, możliwe, że będą to jakieś jego ustawienia. Także widzicie, jedna tylko nieuaktualniona wiemka, już powodująca tak wiele odkryć w zakresie w zakresie luk w bezpieczeństwie, które na niej się znalazły. To był słuchajcie, skan, który puściłem wcześniej. On się, jak widzicie, zakończył. Natomiast będę chciał oczywiście pokazać Wam, w jaki, taki, w jaki sposób taki skan się konfiguruje, jakie parametry tutaj możecie Amazonowi dostarczyć, na których maszynach może, może to działać. Prostym sposobem konfiguracji jest tutaj skorzystanie z tego Wizarda, czyli Help me create an assessment. Startuje, tak, Amazon pyta, które asesmenty chce wykonać. Do części z nich potrzebny jest zainstalowany agent. Do części nie. Zwykły network scan tego nie potrzebuje. Jeżeli chcę przeprowadzić skan pełny, pełen systemu operacyjnego jego ustawień, to absolutnie taki agent jest niezbędny. Jak taką instalację agenta przeprowadzić, za chwilę powiemy, to jest bardzo, bardzo prosta operacja. Słuchajcie, no pytanie jest oczywiście, jak często chcę i na jakich maszynach to uruchamiać. Mogę wejść w tryb advanced setup i tym samym powiedzieć na przykład, że nie wszystkie instancje, a wyłącznie wybrane przeze mnie instancje, niech to będą instancje Posiadające tak environment o nazwie production są z taką, a nie inną częstotliwością na moim koncie Amazon Web Services testowane. Ja nie będę teraz dodawał nowego celu, nowego zestawu reguł. Nie będę ustalał tych, tych reguł, tak jak wspomniałem. Ja już taki pierwszy assessment miałem zbudowany. Pozwolę sobie jedynie na tym zbudowanym wcześniej asesmencie, który uruchomiłem już wcześniej, słuchajcie, go uruchomić ponieważ tak jak wcześniej on w moim przypadku zadziałał na jednej WMC, bo tylko i wyłącznie na jednej WMC miałem zainstalowanego agenta, tym razem ten agent trafi już na większą liczbę VM wirtualnych maszyn. Dlaczego? Co, czym to jest, słuchajcie, spowodowane? Spowodowane jest to z Managerem. Mój Systems Manager um, został przeze mnie wykorzystany do tego, aby agenta SSM-owego zainstalować na właśnie Protected Web Servers, na moich maszynach wirtualnych z moim web serwerem. I dzięki temu, że faktycznie to już są maszyny zarządzane przez SSM-a, to ja jestem w stanie wiele czynności wykonywać na nich zdalnie, bez konieczności logowania się. Między innymi inspektor jest w stanie dzięki, dzięki agentowi SSM-owemu zdalnie przeprowadzić instalację. Agenta z inspektora. Tym samym pierwsze uruchomienie teraz po dodaniu tych web serwerów do, do grupy zarządzanych przez Systems Manager instancji, no właśnie, rozpoczęło się od, od doinstalowania brakującego agenta na tych wm Mogę zobaczyć, że w tym momencie, zobaczcie. Proces już się rozpoczął, on zaczął zbierać dane. Mogę również zobaczyć, na jakich maszynach on ten proces rozpoczął. Widzę, że o, tutaj mam status collecting, tu mam status collecting i tu mam status collecting. Gdybym się dokładniej przyjrzał, przyjrzał tym maszynom, to dojrzałbym, iż to jest jedna moja maszyna z wczoraj, ta Old VM, no i te dwie maszyny z dzisiaj, czyli, czyli moje web serwery, na których proces testowania się rozpoczął. Pozostałe nie mają ssm nie mają agenta inspektora, więc na nich nie jesteśmy w stanie teraz tego asesmentu przeprowadzić. Ale oczywiście, żaden problem, aby ewentualnie o ten fragment również to rozszerzyć. Oczywiście, asesment będzie teraz trwał zgodnie z jego ustawieniami. On będzie zbierał sobie te dane, słuchajcie, co najmniej godzinę. My na to czekać nie będziemy, jak takie odkrycia wyglądają. Już widzieliście. Teraz pytanie, oczywiście, jest takie, czy ja muszę tymi odkryciami zarządzać w samym, w samym SSM-ie. W samym inspektorze, przepraszam. Oczywiście nie, wspominałem Wam wcześniej, że istnieje jeszcze jedno bardzo ciekawe narzędzie w zakresie bezpieczeństwa, nazywa się Security Hub. Takie centralne repozytorium zbierania wszystkich krytycznych informacji dotyczących bezpieczeństwa, zbieranych z różnych usług, jak widzicie. I z inspektora, z Guard Duty, z Macy's, z IAM Access Analyzera i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz tego dający mi również ciekawe asesmenty, takie chociażby jak CIS, AWS Foundation's Benchmark. Czy bardzo nowy PCI DSS. I jak widzicie, moje konto takie świeżo założone, bez żadnych dodatkowych ustawień. Zobaczcie, jak słabiutko sobie radzi w zakresie benchmarków CISA z rekomendowanymi ustawieniami dotyczącymi bezpieczeństwa. No, cała masa elementów, które ja powinienem absolutnie inaczej skonfigurować, o istotnym, krytycznym, bądź co najmniej średnim znaczeniu, no, na takim świeżym kącie AWS-owym, jak widzicie, jest, no, powiedziałbym, ustawiona najdelikatniej mówiąc niepoprawnie, a tym samym no, w Waszych rękach będzie mnóstwo pracy związanych z takim zabezpieczeniem konta jego zasobów, aby, aby chociażby na te tu wskazane zagrożenia odpowiedzieć. Oczywiście, findings zacznie być elegancko populowany znaleziskami z różnych źródeł, tak jak wspomniałem. Między innymi, spodziewać się będę tutaj odkryć z mojego inspektora. Póki co, widzę ustawienia dotyczące konta, konta, póki co, widzę ustawienia dotyczące security grupy. Gdybym zajrzał, z pewnością odnalazłbym informacje dotyczące zbyt szeroko otwartego ruchu. Tak, dokładnie. Mam tutaj faktycznie otwarty ruch. Na porcie 22, szeroko z, z wszystkich zasobów internetu, no absolutnie to jest coś, co, co kwalifikuje się do no, wskazania mi jako potencjalne zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa. Także w tym krótkim temku chcieliśmy pokazać sobie inspektora, bardzo łatwą możliwość jego wykorzystania bez konieczności jakiegoś zdalnego logowania się na maszynach, na maszynach, mogę spokojnie przez Systems Manager zainstalować niezbędnego agenta, zacząć zbierać dane i oczywiście później w Security Hubie analizować znaleziska i oczywiście te problemy rozwiązywać. W jaki sposób? No powiedzieliśmy, że pewnie zdecydowaną większość z tych findings rozwiązałbym patchując tę maszynę do, aktualnych, do, aktualnego, do aktualnej wersji oprogramowania, czy, czy, czy komponentów oprogramowania, które ją budują. No i to oczywiście, żeby znowu Amazon nie zostawił nas na łaskę naszych własnych poszukiwań i rozwiązań, to absolutnie macie w SSM-ie, czyli w Systems Managerze również patch managera i również z wykorzystaniem tej usługi jesteście w stanie takie patchowanie skonfigurować. Tyle w tym krótkim demku i kontynuujemy z kolejnymi naszymi rozważeniami. Nieuchronnie zbliżamy się do końca, pozostało nam ostatni fragment AWS Security Compliance, który chciałbym rzucić okiem i zwrócić Waszą uwagę na wiele programów certyfikacji czy akredytacji w zakresie bezpieczeństwa, którym infrastruktura Amazon Web Services i jej usług jest. Non-stop poddawana. Tym samym, jeżeli wy będziecie poszukiwali bądź wprost macie wymóg taki, aby infrastruktura waszej aplikacji spełniała określone standardy w zakresie bezpieczeństwa, czy, czy chcecie poddać infrastrukturę waszej aplikacji stosownemu audytowi, no to jasnym jest informacja oczywiście, że będzie wam to zrobić znacznie łatwiej i prościej, kiedy tę infrastrukturę aplikacji oprzecie Amazon Web Services. Dlaczego? No wiele obszarów kontroli, stanowiących oczywiście element audytu, no będzie mogło być pominiętych, jeżeli będą tyczyły oczywiście fragmentów infrastruktury utrzymywanych przez Amazon Web Services, dla których Amazon Web Services stosowne audyty już przeszedł i posiada aktualne dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy. Nie jest to oczywiście więc jednoznaczne, że budując taką infrastrukturę, od razu jesteście powiedzmy PCI-DS certified. Niemniej jednak, uzyskanie chociażby tak istotnego w branży finansowej certyfikatu potwierdzającego Waszą zgodność infrastruktury z wymogami w zakresie bezpieczeństwa będzie po prostu łatwiejsze. Podsumowując, słuchajcie, to, że bezpieczeństwo jest dla Was. Pewnie dla przynajmniej części z was, dlatego tutaj jesteście dzisiaj. Kluczowe to bez wątpienia fakt, to, że dla Amazona jest to top priority. O tym wspominaliśmy w zasadzie od tego rozpoczęliśmy. Bez bezpieczeństwa infrastruktury nie ma w stosunku do niej zaufania. Bez zaufania nie ma absolutnie klientów, którzy by z tego korzystali. Wiecie więc, że to bezpieczeństwo jest dla Amazon Web Services kluczowe. Znacie już też ten shared responsibility model. Wiecie, że nie wszystko zależy od Amazona. Ogromna część leży w waszych rękach. To od Was zależy, czy finalne rozwiązanie, które hostujecie na Amazon Web Services jest bezpieczne, czy też nie. No i aby pomóc Wam w utrzymaniu tej Waszej infrastruktury faktycznie bezpiecznej, Amazon dostarcza Wam długą listę usług i serwisów, które to zadanie faktycznie pozwalają Wam sprawnie realizować. Jak te usługi wyglądają w szczegółach, jak wygląda w szerszej perspektywie bezpieczeństwo na Amazon Web Services, o tym możecie dowiedzieć się chociażby na szkoleniu, na które mam okazję prowadzić, wspominałem wam kurs Security Engineering on AWS, autoryzowane szkolenia Amazon Web Services właśnie w zakresie bezpieczeństwa. Jeżeli tylko macie ochotę z niego skorzystać, serdecznie Was do niego zapraszam. Nasza strona cloudteam.pl przekaże Wam szczegóły informacje dotyczące agendy czy najbliższych terminów. Słuchajcie, jeżeli macie do mnie pytania w zakresie e, infrastruktury Amazon Web Services i jej bezpieczeństwa, pozostawiam kontakt do siebie, michaeledcloudteam.pl. Jeżeli macie jakiekolwiek inne pytanie związane z Amazon Web Services, oddaję Was w e, opiekuńcze ręce Arkadulika, również do niego kontakt, jak każdego dnia zostawiamy. A co do kolejnych dni, słuchajcie, absolutnie zachęcam Was do wzięcia udziału w pozostałych dniach. Ja będę miał okazję spotkać się z Wami raz jeszcze, ostatniego dnia, gdzie wprowadzę Was do szczegółów dotyczących certyfikacji Amazon Web Services. Powiem, jakie certyfikacje występują, jak się do nich przygotować, jak zdać egzaminy, zwłaszcza w tak ciężkich czasach, w jakich się teraz znaleźliśmy. Także zapraszam Was na jutro, jutro serverless, containers, AI, bardzo ciekawe tematy, więc jestem przekonany, że przynajmniej większość, jeżeli nie wszyscy, jutro również dołączą, a my widzimy się w piątek. Dzięki, miłego dnia, trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia.